Dobra, dostaliście pewnie informację, że transmisja jest prowadzona na żywo. Oznacza to, że weszliśmy na YouTube na prywatną transmisję. Zatem nic się nie bójcie, nie będzie nic publicznie, że tak to nazwę, wypuszczane w eter. Nagrywam też stacjonarnie na wszelki wypadek. No i tak, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyszliście tutaj. Bardzo dziękuję za chęć uczestnictwa w tym projekcie, do którego wszyscy żeśmy... Aha, sorry, coś mi tu jeszcze w tle buczy. Do którego wszyscy żeśmy tutaj zostali zaproszeni. Ja, jako Wojtek, jestem tylko tym, który inicjuje pewną rzecz, która, jak czuję, coraz szerzej już teraz gości tutaj w fizycznej i, jak czuję, również w energetycznych przestrzeniach. Z początkiem tego roku wpadł mi do głowy pomysł, który później się rozwijał. Był to na początku pomysł powołania do życia grupy marzeń, czyli takiej grupy, w której realizowalibyśmy wspólnie nasze marzenia. Cześć, Marzenko. Wspólnie nasze marzenia, wspólnie nasze pragnienia, niezależnie jakie by to były te pragnienia. Czy to by to chodziło o bogactwo, czy o obfitość, jakiekolwiek tutaj piękne życie na ziemi. I ten pomysł wraz z tym, jak toczyło się moje życie w ostatnim roku i od początku tego roku, ewoluował, tak? Ponieważ zostałem zaproszony znów do Drogi Serca po 2 latach przerwy. I okazało się, że kiedy rozpocząłem studia tej drogi na powrót, w momencie, kiedy zacząłem czytać pierwsze lekcje, rzeczy ułożyły mi się na półkach bardzo szybko. I kiedy zacząłem stosować tak, jak Droga Serca jest powiedziana, tak, ten podręcznik, tak jak to przewiduje, czyli również nie tylko czytać tak jak kiedyś, ale również praktykować, okazało się, że proces, jak bym to nazwał, proces świadomości ogromnie, ogromnie przyspieszył i pojawia się teraz ogromna lekkość w ciele, co nie oznacza oczywiście, że nie pojawiają się emocje, ani nie odzywa się moja przeszłość, odzywa się, natomiast sposób, w jaki procesowana jest ta przeszłość, ta energia we mnie, zmienia się nie do poznania. I pomysł tej grupy marzeń ewoluował właśnie w grupę serca. Ja się długo nosiłem z tym, zastanawiałem się, czy jestem godzien, tak, żeby to zrobić, czy nie porywam się z motyką na słońce. No i tak do mnie przyszło, że nie. Przyszło do mnie, że to jest piękne. Przyszło do mnie, że ja nie stanowię tutaj żadnej persony, że to nie ja tak naprawdę jestem autorem tego przekazu. Ja jestem tylko człowiekiem, który praktykuje tę drogę w pełni oddania oraz który, znając bardzo wiele dróg wcześniejszych, tak zwanych duchowych, którymi nasiąknięta jest dzisiejsza duchowość tak zwana, uznaje Drogę Serca za w pełni wykrystalizowany model, w pełni wykrystalizowany, gotowy już system, który możemy przyjąć za własny i który prowadzi nas do wszystkich tych obietnic duchowych, których tak naprawdę pragniemy. Prowadzi nas do takiej naszej najgłębszej tęsknoty, absolutnego zjednoczenia z tym, czym jesteśmy, tak? I kiedy studiowałem sobie tę drogę, zaczęło do mnie spływać mnóstwo rozpoznań na temat siebie, na temat swojej przeszłości. Bardzo, bardzo dużo rzeczy zaczęło się po prostu wyjaśniać, tak? Ja was chcę zapewnić, że Droga Serca jest faktycznie dokładnie tą samą wąską i ścieżką drogą, o której mówili wielcy mistrzowie tego świata, tak, tych, których znamy, oraz że jest to droga, która ostatecznie prowadzi do tych naszych największych pragnień, tak, które, no, chcąc nie chcąc, często w naszym świecie są niejako wypaczane poprzez to, w co wierzymy i to, ku czemu się kierujemy. Droga Serca jest drogą wzięcia stuprocentowej i całkowitej odpowiedzialności za siebie. I poprzez wzięcie tej odpowiedzialności faktycznie występują takie, jakby to nazwać, pojawiają się takie rzeczy jak zanik, czy umiejętność radzenia sobie, chociaż radzenie sobie to może złe słowo, tak? Umiejętność coraz piękniejszego, coraz bardziej doskonałego reagowania na lęk. Teresko, lewy dolny róg
masz ikonkę mikrofonu. Kliknij ikonkę mikrofonu, proszę, i kliknij podłącz się z głosem. Powinno pomóc. Jakbyś nie mogła się podłączyć, to będzie nagranie z tego. Piotrek, tak samo, ikonka mikrofonu, trzeba się podłączyć z głosem do Zooma. Jakby co, będzie nagranie później z tego spotkania. Jak już nie wiecie, co zrobić, to wyjdźcie z pokoju na Zoomie, wejdźcie jeszcze raz i tam automatycznie wyskakuje coś takiego jak podłącz się z mikrofonem i tam z dźwiękiem z komputera, tak? Tak. Więc moi drodzy, opowiem wam, jak czuję w tym momencie nasze spotkanie, tak? Jak wspomniałem, ja się czuję wyłącznie inicjatorem pewnego procesu. Pewnego procesu, który zmienia moje własne życie. Czuję w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, czuję gotowość do inicjacji takiego przedsięwzięcia, ponieważ nie wchodząc już w żaden taki rys, jakby to powiedzieć, mesjanistyczny, bo to w ogóle nie o to chodzi, bardzo czuję, że bardzo dobrze rozumiem aksjomaty i bardzo dobrze rozumiem, do czego ta droga nas zachęca. Tak, jako człowiek, który od dziecka zainteresowany był powrotem do Boga, tak to mogę nazwać, i który poświęcił życie temu, po przejściu wszystkich swoich ścieżek i trafieniu ostatecznie i tak na tą prostą i wąską drogę serca, czuję, że bardzo pięknym jest, żebyśmy mogli podążyć tą drogą wspólnie. Czuję również, że to my, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, nasz skład, 37 osób, nasz skład absolutnie nie jest przypadkowy. Wszyscy, którzy tutaj dzisiaj są, są zapraszani, by współuczestniczyć w tym procesie. To jest murbeton. Łaskocze mnie tutaj, kiedy o tym mówię, naprawdę. Podchodzi mi do gardła łaskotanie. Wszyscy jesteśmy zapraszani, by uczestniczyć w tym procesie. Powiem wam, jak leci, jak czuję. Droga serca ma dziś ogromne energetyczne wsparcie. Naprawdę tak jest. W przestrzeniach tak zwanych niefizycznych, w przestrzeniach energetycznych istnieją, żyją istoty, które wspierają proces przebudzenia tutaj na Ziemi. Droga serca jest drogą, która identyfikuje przekonania, które sprawiają lęk i cierpienie, oraz pomaga za sprawą praktyk, można by to nazwać pracą w polu morfogenicznym, i tak oczywiście. Tak jest w istocie, tak? Chociaż pole morfogeniczne jest wyłącznie jednym z zakresów tego, w czym funkcjonują te, nazwijmy to, istoty, to jednorodzone życie, tak? Bo na drodze serca również dowiadujemy się, że wszyscy istniejemy jako jedna wspólna świadomość w oceanie, który ma taką nieprawdopodobną możliwość, żeby, nie tracąc owego połączenia w jedności, w takiej totalnej unifikacji, doświadczać również życia stworzenia jako, nazwijmy to, odrębność, tak? Więc droga serca jest dziś ogromnie wspierana i ten przekaz w ogóle, skąd się wzięła droga serca, część z was pewnie już zna historię tego. To jest w ogóle wszystko napisane w podręczniku Drogi Serca, który, mam nadzieję, będziemy o tym dzisiaj mówić. Gdzieś tam już się wam obił o uszy albo macie ten podręcznik. Mianowicie, był taki człowiek jak Jaem. Ja osobiście nie wchodziłem zbyt głęboko w historię, natomiast jest Robert, który prowadzi kanał Droga Serca na YouTubie. On się spotykał z Jaemem. Można znaleźć również nagrania na wywiadu z Jaemem. Jaem wizytował w Polsce i opowiadał po prostu, jak Yeshua przez pierwsze 7 bodaj lat uczył go, w jaki sposób on wraz z Yeshua wchodził w proces komunii, unifikacji, uczyli się wspólnie. Yeshua uczył Jaema dostosowania się do rezonansu energii tych, nazwijmy to, bardzo szeroko, bardzo, no tych takich pierwotnych energii stworzenia, przez co istota Yeshua, a więc ta świadomość Chrystusowa, świadomość oczyszczonego umysłu, mogła zejść jakby w ciało Jaema i przekazywać te treści. Rafał Waryżyński, tak, dokładnie, dziękuję, Marzenko. Więc, przepraszam, powiedziałem Robert, Rafał, oczywiście, że Rafał, sorry. No więc,
Nawet jeśli ktoś nie wierzy w channeling na początku tej drogi, tak? Channeling to jest tylko jedna z form komunikacji. Jeżeli przyjmiemy faktycznie, że cała nasza rzeczywistość, i o tym mówi droga serca, tak? Jest wynikiem w pewnym sensie krystalizacji energii tej pierwotnej, źródłowej, poprzez nasz wybór, naszą wolę, nasze postrzeżenia do formy taką, jaką znamy. Jeżeli uwierzymy, przynajmniej założymy, że istnieje coś takiego jak świat, który możemy określić mianem niewidzialny, mianem niewidzialnego, duchowy, tak? W takim razie istoty zamieszkujące tamte gęstości energetyczne, jeżeli przeszły z tej gęstości energetycznej, tak jak miało to, tak jak stało się to w przypadku Jeszuły, komunikują się z nami tutaj, mniej lub bardziej otwarcie, pomagając nam w procesie dochodzenia do tego, czym naprawdę jesteśmy, powrotu do domu, wejście do Królestwa Niebieskiego, zwał jak zwał. Zatem, moi drodzy, nawet jeżeli ktoś w to nie wierzy, to wystarczy przeczytać przekaz Drogi Mistrzostwa, przekaz Drogi Serca i zaufać temu przekazowi. Z tego przekazu prawda bije bardzo, bardzo silnie. Ci, którzy wyczuwają prawdę jakby organicznie, bebechami, potwierdzą to, tak? Droga serca jest na razie bardzo, mimo że w niektórych kręgach jest szeroko znana, ogólnie jest drogą dość nieznaną jeszcze. Dlatego tym bardziej cieszę się i mam zaszczyt inicjować tego typu spotkania, ponieważ dzięki temu możemy tę drogę przekazywać dalej światu, tak? I nieznana jest z tego pięknego powodu, który teraz się zmienia, że jest to droga całkowitej odpowiedzialności. Tak, całkowitej, pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności za wszystko to, czym jesteśmy, za to, co tworzymy jako świadomość, za wybór naszych postrzeżeń, za to, żebyśmy po prostu... jest niepopularna, ponieważ ona proponuje tylko i wyłącznie całkowitą odpowiedzialność. Nie proponuje już wodotrysków, nie proponuje magicznych rytuałów, proponuje staranną, na początku bardzo wytrwałą pracę z własnymi przekonaniami. Tak naprawdę jest to praca dosłownie za przeproszeniem odpierdalania się od siebie samego. Tak. I tak to wygląda. Tak to wygląda. Jest to praca, która ma za zadanie wypłaszczyć, stonować nasz umysł po to, żebyśmy mogli zacząć powoli, powoli, coraz głębiej przyzwalać i ufać życiu, ufać Bogu, ufać w to, że rzeczywistość, tak, rzeczywistość wspiera każdy nasz krok i każdy moment naszego życia jest wyłącznie po to, by przybliżyć nas do esencji tego, czym jesteśmy. I każdy moment naszego życia stanowi piękny pomost pomiędzy nami a tym, do czego dążymy, naszą największą tęsknotą, Bogiem, miłością, totalną unifikacją. I na tej drodze to się dzieje. Na tej drodze to się dzieje. Siedzi przed wami przykład, który był bardzo zamknięty w swoim umyśle, tworząc niezliczoną ilość wyobrażeń. Wyobrażenia były tak niezmiernie realne, natomiast były tak niezmiernie również lękowe, że w pewnym momencie apogeum tego lęku, lęk był tak nieprawdopodobnie abstrakcyjnie silny, że coś we mnie przeskoczyło. Tak jakby część mnie przekonała się, że ona się tylko boi i że ten lęk nic nie może jej zrobić, tak? I od momentu, kiedy to coś przekliknęło, zacząłem traktować lęk zupełnie inaczej. Zacząłem rzeczywiście traktować lęk, jakby to był niejako wynik czy reprezentacja energetyczna błędnych postrzeżeń w życiu. Z tego pola głębi umysłu Chrystusa, tak, wypływa energia, którą moglibyśmy w różnych kontekstach odczuwania uznać, znaczy moglibyśmy nazwać ją po prostu miłością, tak? Ona jest odczuwana jako wdzięczność, jako ekstaza, jako ekscytacja, jako coś łaskoczącego w przestrzeni serca, podchodzącego do gardła, płynącego po kręgosłupie. Jest to energia odżywiająca, płynąca z tych wartości i postrzeżeń w życiu, które wspierają dosłownie w tym momencie, patrząc jakby na naszą planetę Ziemię, wspierają proces naturalnej ewolucji.
a naturalną ewolucją będzie tworzenie prawidłowo funkcjonującego organizmu Ziemi, a zatem miejsca w poszanowaniu życia, tak? Wszelkie wartości czy antywartości, które moglibyśmy nazwać wartościami ego, czyli wartości gromadzenia i tak dalej, oceniania, osądu, te, które nauczyliśmy się rozpoznawać jako te przynoszące lęk i trud, one rozpoznawane są na drodze serca nie jako nasi wrogowie, ale jako coś niewinnego, tak? Droga serca opiera się na tym, żebyśmy uznali my, jako istoty, że wytworzyliśmy w naszym umyśle, wytworzyliśmy w tym pięknym naczyniu, jakim jest umysł Chrystusa, w tej pięknej energii źródłowej, energii pierwotnej, wytworzyliśmy spore zamieszanie, tak? Mnóstwo postrzeżeń, które wprawiły nas w wirówkę świata, w którym cierpimy. A w związku z tym, że nie mamy pojęcia, jak to się zaczęło, mamy kurtynę zapomnienia w momencie urodzenia, nie mamy również pojęcia, nie możemy mieć pojęcia, w jaki sposób powrócić do owego umysłu pierwotnego, umysłu Chrystusa, do miłości, do urzeczywistnienia tej energii wspaniałości i radości. I droga serca proponuje nam poddanie się rzeczywistości, z której pierwotnie się wywodzimy. I najpiękniejszym jest to, kochani, i o tym mówiłem na poprzednim warsztacie, o tym mówiłem na warsztacie poprzednim, przedpoprzednim, że ta energia źródłowa, Bóg, On mieszka w chwili obecnej. On mieszka w chwili obecnej. Droga serca mówi o iluzji, o złudzeniu czasu. Mówi o czymś, co było... To ciekawe, bo zostało mi to pokazane właśnie po wejściu powtórnym na drogę serca, że nasza rzeczywistość jest niczym poza tym, czym jest rzeczywistość snu. Wiecie, opowiem wam tę historię, bo ona jest ważna. Pewnej nocy, znaczy pewnego wieczoru wpadłem na pomysł, przyszło do mnie, ażeby prosić, czy przed pójściem spać, oprócz tego, że dziękować za dzień i puszczać go wolno, zacząłem modlić się, bo to można nazwać modlitwą, tak, żeby przestrzeń snu również wykorzystywana była dla prostowania moich postrzeżeń. Wiecie co, przyśniło mi się coś, tylko że treść snu absolutnie nie była w tym wypadku ważna. Przyśniło mi się jakaś rzecz, z tym, że w tym śnie, pamiętam, widzicie, to już trochę teraz zakrzywiam tą opowieść, ponieważ wewnątrz tego snu ja żyłem. Pamiętam, że wewnątrz snu przyszło do mnie, że to doświadczenie jest dokładnie takie samo, że ja nie śpię. Pamiętam to wrażenie, że ono było tak, jakbym tutaj był. Tak jakbym teraz siedział, nie różniło się niczym i kiedy się wybudziłem z tego snu i przypomniałem sobie to wrażenie, nie treść snu, wrażenie, że to było dokładnie to, co jest tutaj. Byłem przerażony. Byłem przerażony. Tak, ponieważ uzmysłowiłem sobie, że to, czego doświadczam tutaj na Ziemi, naprawdę jest snem. Że skoro moje doświadczenie nie różni się od tamtej przestrzeni snu, w tym wrażeniu rzeczywistości, tak, to jest to samo, co tamto. Cóż, tamto jest snem, czy to jest snem? Nie. To są po prostu takie same jakości doświadczania. Zatem jest kilka obietnic, tak? Jest kilka obietnic drogi serca i na razie mogę powiedzieć o niej tyle, że jest kilka obietnic. Obietnicą jest na pewno to, że będzie się żyło lżej, tak? Na sam początek. Ostateczna obietnica to jest powrót do domu, tak? Powrót do owej chrystusowej świadomości, chrystusowej, robię cudzysłów, z tego powodu, że mam jakieś takie wewnętrzne wrażenie, że chociaż może to gdzieś tam mój lęk, z pewnością, że aktualny duchowy rozwój nakręcił mocno tą chrystusową świadomość i jeżeli ktoś mówi o chrystusowej świadomości, tak, to z pewnością był mój lęk. Jeżeli ktoś mówi o chrystusowej świadomości, to zaczyna mu być przeklejana łatka takiego rysu mesjanistycznego, tak? Natomiast mówiąc o chrystusowej świadomości, mówimy po prostu o powrocie pełnej istoty tego, czym w istocie jesteśmy naprawdę, tak? I na tej drodze serca, miesiąc po miesiącu,
krok po kroku i tak jest planowana ta grupa. Tak jest planowana ta grupa, żeby zgodnie z podręcznikiem, miesiąc po miesiącu, wchodzić w głęboką praktykę owej drogi. No można powiedzieć, że ja drogę serca zacząłem już lata temu, około 3 lata temu, tylko że wcześniej przeleciałem wszystkie 3 podręczniki, później jest jeszcze droga przemiany i droga poznania, jakby jednym tchem w parę miesięcy. Natomiast teraz rozpocząłem pełną, zaangażowaną, 24-godzinną, non-stop, wręcz na początku obsesyjną praktykę tej drogi. Przez pierwsze 7 tygodni, 8 tygodni mieliłem najpierw 3 pierwsze, potem 5 pierwszych, potem 7 pierwszych lekcji w kółko, na okręt, codziennie. Czytałem, wracałem, codziennie czytałem, wracałem, praktykowałem. I po tych tygodniach praktyki proces energetyczny mojego ciała ruszył tak nieprawdopodobnie, że no ja odczuwam jakości w ciele, których nie odczuwałem nigdy. Tak. I to jest dla mnie przeogromna. Kurczę, teraz szkoda. Proces energetyczny ruszył tak nieprawdopodobnie i takich jakości doświadczam, że to jest najwspanialsze, co może przyjść do mnie, tak? Mam wrażenie, jakby unifikowało się wszystko to, co wiem. Jakby integrowała się cała moja przeszłość i pokazywała się prawdziwa głębia i klarowność tego, do czego idę. Tak, gdyż to moje pragnienie tęsknoty do Boga, znaczy ta tęsknota do Boga nigdy się nie zmieniła. Ja po prostu miałem w sobie całą masę przedziwnych postrzeżeń, które wysyłałem mi w rejony rzeczywistości, tylko po to, żeby udowodnić sobie, że nie ma tam czego szukać. Takie lękowe, bardzo abstrakcyjne rejony. I teraz po powrocie i po korzystaniu z tych praktyk dzieje się magia. Zatem na sam początek tak, tytułem wstępu chciałem was zachęcić po prostu do tego i powiedzieć, dlaczego ja w ogóle powołuję to spotkanie. Ponieważ ono pomaga, droga serca pomaga. Droga serca nie obiecuje nic poza prawdą tego, czym jesteśmy, tak? Będziemy rozwijać tę drogę serca, będziemy rozwijać świadomość drogi serca krok po kroku, pomału, pomału, spotykając się tutaj w przestrzeni internetowej, później spotykając się również stacjonarnie, w sensie fizycznie. Zależy mi również, żebyśmy zawiązywali tutaj nowe znajomości, tak, żebyśmy łączyli się i wspierali się, gdyż sądzę, że zapraszani jesteśmy do tego wszyscy, ponieważ proces, kiedy jakby robiony jest wspólnie, on ogromnie przybiera i oprócz tego przybiera w energii, oprócz tego, że my ciągniemy jakby nasze indywidualne procesy życia, tworzymy wir energetyczny, tak, wir energetyczny kręgu i jeżeli będziemy robić to wspólnie nam wszystkim będzie robić się to łatwiej. Taka jest obietnica dla tej grupy. I bardzo się cieszę w ogóle, że się dzieje, nie? Jaram się ogromnie. Kochani, pozwolę sobie teraz jeszcze parę słów powiedzieć tutaj. Udostępnię ekran, bo przygotowałem taką prezentację krótką. Już parę słów powiedziałem o tym. Lecimy. Parę słów już powiedziałem o tym. Widać to wszystko, tak? Dajcie znaka, czy widać prezentację, czy widzicie wszystko. Widać, git. Super. Kochani, w pierwszej lekcji, tutaj w tej prezentacji jest tylko taki wstęp do pierwszej lekcji Drogi Serca. Jeszua nazwał Drogę Serca ostatnią drogą, na którą wchodzi dusza. Nie znaczy to nie mniej, nie więcej, jak dokładnie to, o czym mówiłem, że w naszej przestrzeni współczesnej, tak, życia, w której żyjemy, ona znacznie różni się, nie różni się w swej esencji, natomiast różni się w rozroście intelektualnym, tak. Natychmiastowy dostęp do informacji, internet i cała ta burza informacyjna, którą dziś mamy, sprawiła, że przyrost świadomości niezwykle przyspieszył. Z jednej strony eskalowana jest
przeogromna ilość lęku, z drugiej jednak strony istoty, które są zdolne katalizować ów lęk, a nie da się tego katalizować inaczej, jak poprzez aksjomaty tej drogi, mówiące o przebaczeniu, mówiące o przyzwoleniu, to jest fizjologia ciała, nie da się tego zrobić inaczej. Tak? Istoty, które są gotowe katalizować ową energię i robią to już teraz globalnie, tak? Czyli że jeżeli w jakimś człowieku coś się dzieje, te same wzorce energetyczne wymazywane są z całej globalnej przestrzeni energetycznej. Tak? Więc miejmy świadomość, że wchodząc na drogę serca, nie pomagamy tylko sobie, ale wspieramy również proces całego świata, całego życia. Dlaczego jest to ostatnia droga, na którą wchodzi dusza? Ponieważ jest to jedyna skuteczna droga. Wszystkie inne drogi są wariacjami. Są wariacjami tej jednej drogi. To jest droga najprostsza. Droga, która opowiada o esencji naszego istnienia, która na chwilkę zanurzyła się w doświadczenie, jakby to było być oddzielonym od swojego źródła. To jest perspektywa, której naucza nas Jeszua, tak? Drugą perspektywą drogi serca, chociaż nie jest to już droga serca, jest to wariacja naszego świata drogi serca, która jest w moim odczuciu najbliższa samej drodze serca, to są przekazy choćby Davida Hawkinsa, który unifikuje jakby tok ewolucyjny wykształcania się owych egocentrycznych mechanizmów, które jako jedyne stanowią przeszkodę osiągnięcia pełni świadomości chrystusowej, tak? Natomiast to jest trochę różnica jakby w punktach widzenia. Natomiast obie te ścieżki łączą się w jednym punkcie. Łączą się w punkcie praktyk duchowych. Praktyk poddania, praktyk uwalniania, praktyk przebaczenia, praktyk pogłębiającego się rozumienia, praktyk tego wykorzystywania swojej woli do tego, ażeby uznawać chwilę obecną za doskonałą. Doskonałą w tym sensie, że każdy moment naszego życia już jest perfekcyjny. Perfekcyjny w tym, żeby prowadzić nas do pełnego zjednoczenia i pełnej integracji. Więc ostatnia droga, na którą wchodzi dusza, dlatego że ona zawiera w sobie całe kompendium wszystkich skutecznych metod, praktyk, postrzeżeń, przekonań na temat tego, co musi zrobić człowiek, w kontekście uwalniania się od ograniczeń, żeby wejść w pełnię świadomości chwili obecnej tego, skąd pochodzi jego istota. Na tej drodze serca obiecane nam jest, że będziemy doświadczać jeszcze, jeżeli zdecydujemy, będzie nasza taka decyzja, możemy doświadczać tutaj w życiu na ziemi pełni pokoju, pełni radości, pełni miłości, jakości w ciele, które są nieporównywalne z niczym innym. Droga serca mówi o tym, że każde wyobrażenie na temat tego, czym może być zjednoczenie z Bogiem, jest błahe i marne. Nie można sobie tego wyobrazić. Myślę sobie, że dlatego wielu oświeconych mistrzów, tutaj biorę cudzysłów, na przestrzeni dziejów mówiło, że te stany są nie do opisania, ponieważ tak jest w istocie, tak jest rzeczywiście. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, znajduje się w przestrzeni tego, co znamy, tak? Tego, co my możemy poznać, nazwać, ale z drugiej strony to, co znamy, jest powodem naszego oddzielenia od chrystusowego umysłu. Więc cała droga serca jest tylko drogą redukcji postrzeżeń, w które wierzymy, że doprowadzą nas do naszego upragnionego celu, a które ostatecznie wiążą nas wiążą nas w lęku, tak? Na tej drodze dowiadujemy się, że cokolwiek my z własnej woli, z własnej, tej, którą uznajemy za swoją, wytworzymy w naszym umyśle, będzie to droga błędna, ponieważ powstała ona w wyniku bazowego błędnego postrzeżenia. A błędne bazowe postrzeżenie brzmi: jestem czymś innym niż mój ojciec. Jestem czymś innym niż Bóg. I na tym wytworzona jest cała tożsamość egocentryczna. Tak? Więc
Polski język, trudny język. Więc to jest obietnica. Poddanie się drodze serca obiecuje miłość w ciele, obiecuje zrozumienie, pełne zrozumienie swoje własne, czym jest miłość. Pełne dostosowanie i dostrojenie do owego pola energii miłości. I widzicie, znowu z własnego doświadczenia. Często, znaczy ja w swojej przeszłości bardzo myślałem, że wiem, czym jest miłość, tak? I dzisiaj uznaję, że ja tego nie mogę wiedzieć. Nie da się dowiedzieć, czym jest miłość. Moje życie zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, kiedy zacząłem bardziej utożsamiać się z miłością jako ewolucją, z miłością jako wspólnym dobrem, z miłością jako wsparciem, jako współczuciem, jako przebaczeniem. Kiedy odkleiłem się od swojej przeszłości i zacząłem na przykład w sytuacjach spornych albo konfliktowych, zacząłem myśleć, w jaki sposób wytworzyć teraz rozwiązanie, które będzie najlepsze dla wszystkich tutaj. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. I to nie oznacza, że nagle zmieniała się moja energetyka. Ja dalej czułem te same emocje. Natomiast proces moich zachowań zaczął się zmieniać. I paradoksalnie cały czas oczekiwałem, że mój lęk będzie coraz mniejszy. Tak? I paradoksalnie odkąd przestałem oczekiwać czegokolwiek, że lęk będzie mniejszy, a zacząłem przyjmować ten lęk i akceptować, że owa rzeczywistość doskonale wie, w jaki sposób mnie doprowadzić tam, gdzie ja pragnę. Pragnienie w drodze serca jest określone jako najczystsza źródłowa energia, którą przemawia do nas Ojciec. Tylko że to pragnienie bywa zniekształcone poprzez nasze postrzeżenie. I tego uczymy się właśnie na drodze, tak? Więc kiedy ja zacząłem bardziej utożsamiać się z polem miłości, aniżeli z sobą, który potrzebuje czegoś, wtedy, widzicie, paradoks życia, wtedy lęk zaczął znikać. W momencie, kiedy ja zacząłem zastanawiać się, jak zrobić tak, żeby to było najlepiej dla wszystkich i przyjmować, nie blokować, nie oporować wobec tego, co przynosi mi życie. Zacząłem widzieć, że życie przynosi mi doskonale wszystko to, co potrzebuje mojego przyjęcia, mojego uwolnienia. I lęk zaczął umaleć. A w miejsce lęku zaczęła pojawiać się owa przestronność. I to jest doświadczenie fizyczne, bardzo fizyczne. Przestronność w środku ciała. Większa poszerzenie, lekkość, nie wiem jak to nazwać, tak? Ale jakości energetyczne doświadczane wewnątrz się zmieniają. Przychodzi do tego więcej inspiracji. Im więcej, tym więcej. Rozumiecie? Droga Serca opowiada o tym, że jedyną rzeczą, która ma moc uzdrawiającą nasze postrzeżenia tutaj w świecie czasu, jest owa miłość. Więc to jest droga, która zachęca nas nie do naprawiania siebie, ale do przekierowania tego, na czym skupiamy swoją uwagę. I zamiast utożsamiać się z naszymi egocentrycznymi potrzebami, tak, i oporować wobec tego, co przychodzi, bo to robi właśnie ten system ego, każe nam rozprzestrzeniać się, przyjmować, uznawać, że Bóg wie doskonale, w jaki sposób zaprowadzić nas do domu i przyjmować jakby trochę inną tożsamość, niejako poszerzoną. Tożsamość nie ja jako odrębność, ale ja jako całość, jako miłość, jako świadomość, która na chwilę uwierzyła, że jest zamknięta wewnątrz ciała. Więc jest to proces stopniowego przenoszenia się jakby z tożsamości ja, człowiek, do tożsamości ja, życie, ja, miłość, ja, Chrystus, ja, świadomość. I cały ten proces drogi, cały proces tego studiowania rozłożony jest na rok. Bezpiecznie będzie mi założyć, że tak to będzie właśnie wyglądać, że Grupa Serca będzie rozłożona na rok, natomiast nie wiem, jak będziemy do tego wołani. Ja głęboko poddaję to wszystko, co się tutaj dzieje, głęboko poddaję cały ten proces, inicjuję go w pełnym zaufaniu.
Być może będziemy wołani do zrobienia na przykład dwóch lekcji w miesiącu. Być może będziemy wołani do przedłużenia jakiejś lekcji, tego nie wiem. Wiem, jakie są pragnienia, które idą przeze mnie. Wiem, co mogę zrobić jako inicjator i jako człowiek, który, jak czuję, pojął, o co chodzi w tej drodze. W jaki sposób niejako nie tyle przetłumaczyć, ile dodawać do tej drogi bardzo ciekawe wiadomości ze świata nawet nauki, ale również tego, nazwijmy to, mainstreamowego rozwoju duchowego, które praktyki są zgodne z drogą, które nie są zgodne, żeby wszystko to jakoś ubierać w taką spójność światopoglądową, tak? Natomiast bazowo, pierwotnie będziemy bezpośrednio odnosić się do podręcznika Drogi Serca i na nim będziemy pracować. Podstawowe aksjomaty Drogi Serca są bardzo proste. Tak jak wspomniałem, mówię tutaj tylko o tej pierwszej lekcji Drogi Serca. W ogóle właśnie sobie przed tym spotkaniem czytałem tę pierwszą lekcję i zdałem sobie sprawę, że w pierwszej lekcji jest napisana cała esencja drogi. Wszystko tam jest napisane. Absolutnie wszystko. I w miarę, tak naprawdę lekcje zaczynają się od drugiej lekcji, praktyka zaczyna się od drugiej lekcji. Znaczy zadania przez Jeszuę dawane są od drugiej lekcji, natomiast pierwsza lekcja to jest zarys i w pewnym sensie już kompletny obraz całej drogi. Cała droga opiera się na trzech bazowych aksjomatach. Po pierwsze, jesteś twórcą swojego życia, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga i doświadczasz wyłącznie skutków własnych wyborów. Jaka jest esencja tego aksjomatu? Esencja jest taka, że nie możesz nie tworzyć. Nie możesz nie tworzyć. Ciągle tworzysz swój świat. Jesteś tak potężny. Twoja esencja jest tak nieprawdopodobnie potężna, że w każdej nanosekundzie wytwarza całą rzeczywistość, która istnieje. O tym jest ten aksjomat. Tylko że na chwilę zacząłeś tworzyć złudzenie. Zacząłeś tworzyć świat, w którym cierpisz. Jaki jest tego cel? Moje serce przeczuwa ten cel i prawdopodobnie będę się z wami dzielił tymi przemyśleniami, tak? Na temat tego, do czego my tutaj w ogóle idziemy. Cel, jak czuję, jest wielki, tak? Cel jest wielki. I na ten moment warto wspomnieć wyłącznie, że wykorzystujemy, odczuwając lęk, wykorzystujemy bardzo niewielki zakres swojej prawdziwej mocy. Tak. Droga serca jest drogą przypominania sobie, skąd płynie ta moc. Ponieważ my... Czekajcie. Sekundę, wyłączę telefon. Wiedziałem, że ktoś mi dzwoni. Tak, wykorzystujemy bardzo wąski zakres tego i cała droga serca mówi o tym, że owszem, jesteśmy twórcami, tak? I poprzez swoje stworzenia, które w tym momencie wytworzyliśmy, każdy z nas, jak tutaj siedzi, jeżeli istnieje w naszym życiu choć cień lęku jeszcze, oznacza to, że wytwarzamy rzeczywistość niezgodną z tym, z czego my zostaliśmy powołani. Więc jesteśmy twórcami, którzy zostali zrodzeni przez coś. Jezus, Jeszua, nazwał to coś Ojcem. Wiele to miało imion i wiele to imion mieć będzie zapewne. Natomiast to jest coś. To jest wielkie, piękne, nieznane, do czego idziemy. Największa niespodzianka dla nas jako istot. Głęboko w to wierzę. Więc Bóg, przyjmijmy, nazwijmy Go Bogiem, okej, Ojcem. Pozostańmy w tej nomenklaturze, bo ona jest wspaniała. Pięknie mieć Ojca, który opiekuje się wszystkim i który jest miłosierny, miłościwy. Cudownie, ja bym chciał mieć takiego Ojca, który chce dla mnie jak najlepiej, chce mnie obdarowywać wszystkim, co piękne i na którym mogę się oprzeć zawsze, tak? Więc nazwijmy Go Ojcem. Ojcem, Matką, Duchem. Więc my zostaliśmy stworzeni, zrodzeni. Zrodzeni z czegoś, co doskonale zna siebie. Poznało siebie. Tak doskonale poznało siebie, że stworzyło siebie,
które czerpie z siebie. To jest bomba. Oznacza to, że coś zostało zrodzone wewnątrz czegoś, nie może być od tego oddzielone. Więc kiedy to coś, co nie może być oddzielone, na chwilę wydaje się, i to jest bardzo ważne słowo, w tym momencie wydaje nam się, że jesteśmy oddzieleni, to coś, Bóg Ojciec, doskonale zna drogę powrotu z tych marnych postrzeżeń, z postrzeżeń sprawiających nam trud, do esencji tego, z czego zostaliśmy zrodzeni. Więc my na drodze serca dokładnie i doskonale opieramy cały nasz proces na Bogu. Oddajemy się Bogu. Dosłownie tak. I to jest największa łaska. Dlaczego mówiłem tfu-tfu brzydko, że mamy się od siebie odpierdolić? Ponieważ wszystko to, co do tej pory wytworzyliśmy, od momentu przyjścia na świat, od momentu zapomnienia, do momentu, w którym siedzimy tutaj teraz przed komputerem, wszystko to doprowadziło nas wyłącznie do pragnienia przebudzenia. Więc cokolwiek nie wytworzymy znowu sami z siebie, z pewnością będzie tylko przedłużeniem naszej agonii. Dlatego droga serca jest drogą pełnej odpowiedzialności, ponieważ tak naprawdę bierzesz odpowiedzialność za siebie jednocześnie i to jest to samo, oddając odpowiedzialność Bogu. Więc to jest tak, jakby szkolić swój umysł w byciu coraz doskonalszym kanałem, który przepuszcza wszystkie myśli i wszystkie energie przez siebie. I w ten sposób, dosłownie, redukując w sobie energię lęku, energię skurczu, ona zastępowana jest energią miłości. Dosłownie tak. A my na tej drodze stajemy się coraz doskonalszymi kanałami owej miłości. To jest aż tak proste. Wymaga praktyki, to prawda, i dlatego spotykamy się na grupie. Natomiast sam proces doświadczenia tego jest niezwykle piękny. Kochana, jak wytwarzać dobrą rzeczywistość? Właśnie po to są te grupy. Właśnie po to są te grupy. Będziemy się tego uczyć. O tym jest droga serca. Będziemy to robić krok po kroku. Nie będę teraz o tym mówił. Wytwarzać dobrą rzeczywistość to jest poddać się aksjomatom drogi. Tak? Okaże się później, że my przyzwalamy na to, co Ojciec ma dla nas jako niespodziankę. Więc my nie wytwarzamy. My poddajemy się woli Ojca. I Ojciec później nasza wola zlewa się z tą wolą i okazuje się, że to, czego pragnie od nas Ojciec, jest dokładnie tym, czego my w naszej duszy pragniemy najbardziej. I to jest prawdziwa łaska. To jest sztos. Sztos sztosów. Więc im bardziej się poddajemy, im bardziej szkolimy, doskonalimy w sobie umiejętność bycia jak najdoskonalszym kanałem miłości, a więc używania tych wszystkich danych przez drogę narzędzi, im bardziej się w tym doskonalimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że my wcale nie chcemy nic z tego, co my myśleliśmy, że chcemy. Że największą radość duszy sprawia to, kiedy my poddajemy się życiu. Kiedy my płyniemy wraz z tym, czego pragnie miłość dla nas, przez nas, od nas. Życie bez oporu, dokładnie tak jest. Drugi aksjomat drogi, nie musisz czynić nic, możesz jednak wybierać. Zatem jesteś twórcą, który może wybierać, dlatego nie musisz nic. Ale będzie przez ciebie płynąć pragnienie, które będzie pchać cię do życia. I teraz kwestia tego, przez jakie postrzeżenia przefiltrowano będzie owo pragnienie. Czy przez postrzeżenia egocentryczne, czy przez postrzeżenia zestrojone z polem miłości, z Królestwem Niebieskim, z ewolucją. I tutaj jest nasze zadanie, tak? Proces wymaga dyscypliny na początku. Później ta dyscyplina w sposób naturalny i radosny jest pogłębiana. Natomiast na początku rzeczywiście trzeba się w to zaangażować. Tak. Natomiast obietnica również jest taka, że efekty będą przychodzić szybko, jako że jesteśmy wspierani przez całe stworzenie teraz w podążaniu tą drogą. Nie będziemy musieli długo czekać na efekty. Pierwsze przebłyski pojawią się szybko. Tak. I
Dalej, w życiu nie ma zwykłych chwil, każda chwila stanowi pomost układany przez Boga, który ma przyprowadzić cię do domu. Okazuje się, że, znaczy, o czym mówi ten aksjomat, od momentu, kiedy zapragnąłeś swojego przebudzenia, warto ufać we wszystko. Naprawdę, od momentu, kiedy twoje serce zapragnęło się przebudzić, od tego momentu przysyłane ci jest doskonale wszystko to, co prowadzi do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. I doskonalenie tej umiejętności, przyzwalania, bo od tej pory jesteś prowadzony przez Ojca. Od tej pory już przychodzi wszystko to, co musi zostać wyczyszczone w tobie, oczyszczone jako błędne postrzeżenie, oddzielające cię od tej nieprawdopodobnej tajemnicy, jaką jest miłość, której można wyłącznie doświadczyć, nie można jej zrozumieć. Tak? Uwaga, spoiler, tutaj właśnie siedzi człowiek, który próbował to zrozumieć. Doszedłem na granicę intelektu, do tak abstrakcyjnych form intelektualnych, których nie da się wyobrazić, które wytwarzały nieprawdopodobnie abstrakcyjne uczucie lęku. Jedyne, do czego mnie to doprowadziło, ostatecznie ten cały proces i tak wrócił na ziemię. Ja spadłem z kosmosu po prostu. Wszystko spięło mi się tutaj. Dosłownie cała rzeczywistość wołała: Wojtek, odkryłeś to, że tam tego nie znajdziesz. To jest dopiero łaska. Odkryłeś to, że w intelekcie nie ma czego szukać. Intelekt jest narzędziem do tworzenia krótkoterminowych celów. Intelekt jest narzędziem do tworzenia po prostu nowych pomysłów, rozwiązań pięknych, zabawnych, ale kiedy wykorzystywany jest w sposób egocentryczny, zaczyna się snuć historię o cierpieniu. Tak? Więc my w początkowej fazie drogi serca będziemy się uczyć, w jaki sposób przystosować intelekt do tego, żeby na powrót stał się naszym własnym poddanym, a nie panem. To świadomość ma sterować intelektem, a nie odwrotnie. Tak to zostało zaplanowane. I na jakiś krótki moment intelekt zapanował nad świadomością i stało się piekło. Więc nie mamy pojęcia, jak się z tego odkręcić, zatem warto wiedzieć, że jest pewna pomoc dydaktyczna dana tutaj przez pewną piękną istotę, przez nas samych tak naprawdę. To my sobie przypominamy. To Chrystus, jako ja, jako ty, jako my, przypomina sobie w tym świecie, czym jest w istocie. I to Chrystus tutaj przychodzi dzisiaj, a nie ktoś tam. Tak, to my przychodzimy do samych siebie, tutaj, dzisiaj. Piękne to jest i to jest w ogóle sztos. I dziękuję. Kochani, odnośnie samych spotkań grupy, jak ja to widzę. Spotkania online 2 razy w miesiącu. Czyli będziemy się spotykać, jest grupa, czy ja napisałem to? Aha, tak, napisałem. Jest założona już grupa na Facebooku. Nazywa się Grupa Serca. Jest grupą prywatną i niewidoczną. Zaproszenia będą tam wyłącznie osoby, które będą chciały w niej uczestniczyć, co jasne. Natomiast bardzo zachęcam, żebyście mówili o tym przedsięwzięciu swoim znajomym, swoim bliskim, tym, którzy czujecie, będą chcieli na nią wejść. To nie ma być droga mainstreamowa, to ma być droga, na którą trafią ludzie, którzy są do niej wołani. Więc pocztą pantoflową, tak czuję. Czuję, że to jest bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, żeby ona się w sposób naturalny rozprzestrzeniała. Ja jej nie zamierzam reklamować nie wiadomo jak. Zapytałem, kto chce przyjść. Przyszło tyle osób. Będziemy o niej wspominać jeszcze, że coś takie jest, ale nie będzie to przedsięwzięcie, jakby to nazwać, takie... Jak się to mówi? Przedsięwzięcie... No, nieważne. Mainstreamowe, no nieważne, wiecie o co chodzi, że będzie to po prostu dla faktycznych chętnych, tak? Chciałbym, żeby energia tej grupy była określona, żeby byli na niej wyłącznie zainteresowani i żeby byli na niej wyłącznie ci, którzy są w nią w pełni zaangażowani, tak? No może ten ostatni, to już trochę moje, poczułem, że to jest mocno moje, żeby ludzie się inspirowali tą grupą i żeby w trakcie jej uczestnictwa mogli również się w pełni ją zaangażować. To jest to, co chciałem powiedzieć.
Więc kochani, będą lekcje, będziemy przerabiać lekcje. Na każdym spotkaniu będę przygotowywał lekcję czytaną, tak? Będę przygotowywał, będę czytał po prostu tę lekcję i puszczał ją, a później będziemy sobie ją omawiać, analizować i robić praktyki z tej lekcji. Nagrania będą udostępniane na grupie na Facebooku, będzie sobie zawsze można do nich wrócić. Będą również między spotkania, które planuję bądź jako te spotkania z gośćmi, bądź jako mini webinary, które będę robił bazując właśnie na metodzie pracy z polem morficznym. To jest tak najbliżej. Pracy z wewnętrznym dzieckiem, bardzo pomocna rzecz. Pracy z wczesną traumą, uświadamiania was, że ta nowa mainstreamowa duchowość, nowa nauka ma bardzo, bardzo wiele wspólnego z drogą serca. Nowa biologia, fizyka kwantowa, to jest droga serca, to jest esencja. Tutaj się to łączy. Więc będę również naświetlał tę drogę i pokazywał, ile to ma punktów wspólnych, tak? Na tych mini webinarach, które będą pomiędzy owymi lekcjami. Jest również, będzie, jak wspomniałem, grupa na Facebooku, gdzie będziemy mogli mieć kontakt cały czas. Więc będziemy mogli się wymieniać doświadczeniami, zadawać pytania i tak dalej, i tak dalej. Nagrywać filmiki, komunikować się po prostu. Oraz będą spotkania stacjonarne w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie lecieć. Sądzę, że będziemy je po prostu robić również regularnie, tak? Jako grupa przyjaciół. Też mi na tym zależy, żeby nie było to w żadnej takiej formie. Ja już mam tą formę za sobą, już mi ona zbrzydła, tak? Że bycie personą, tak? Lubię ustawiać się w kręgu. Chciałbym się ustawić w kręgu i spotykać się z wami jak z przyjaciółmi. Więc będą również spotkania stacjonarne organizowane, gdzie będziemy się modlić, gdzie będziemy tworzyć kręgi, opowiadać o tym, jakie mamy doświadczenia na drodze serca. Będziemy się wspierać. Zależy mi, żeby powstała prawdziwie integrująca drogę serca grupa, która wspiera samą siebie na tej drodze. I to jest w ogóle cały cel tego, co się tutaj dzisiaj dzieje. Więc tak, materiały, podręcznik Droga Serca, Jeszua w komunii z Jaemem, właśnie. Ja wam, kochani, teraz wypożyczę, kupiłem ten podręcznik w formie elektronicznej. Zachęcam was, żebyście również kupili tę książkę, jest wydawnictwo Pokój Chrystusa. Jest książka Droga Serca Jeszua w komunii z Jaemem. Dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupić tę książkę z różnych względów, udostępniam teraz na czacie link, nazwijmy to, że to jest mój egzemplarz, który wam pożyczam w ten sposób. Wiem, że niektóre osoby nie mogą sobie na to pozwolić, więc po prostu to zrobię. Z tego linku możecie sobie ściągnąć, jest to format EPUB, format książek elektronicznych. Wystarczy ściągnąć sobie aplikację na telefon, która się nazywa ReadEra. To jest czytnik książek elektronicznych, można sobie to czytać na telefonie. Jak wspomniałem, każde spotkanie będzie poprzedzone nagraniem przeze mnie wersji audio lekcji. No i również zachęcam was wszystkich do założenia sobie notatnika, dziennika, gdzie będziecie sobie zapisywać najlepiej odręcznie, chociaż ja zapisuję akurat na telefonie, ale odręcznie zapisuję wiele innych rzeczy, swoje własne przemyślenia na temat drogi, najważniejsze dla was rzeczy i żeby do tego wracać, tak? Ważne, żeby przerabiać te lekcje regularnie, żeby wracać do nich, żeby przypominać sobie i żeby żyć tym naprawdę. Kiedy wchodzimy w to z pełnym zaangażowaniem, to naprawdę zaczyna działać. I ani się obejrzycie, a będziecie w miejscu swojego doświadczenia, które jest zupełnie inne niż to, które jest teraz. I to jest największa niespodzianka. To jest największa niespodzianka, że nawet nie wyobrażamy sobie, co może się stać. Nawet nie wyobrażamy sobie, do czego idziemy. Tak? Super, dziękuję Dorotku. Pięknie. Na stronie drogamistrzostwa.pl można pobrać PDF z każdej drogi. No to rewelacja. To macie też informację, skąd możecie sobie pobrać drogę. Albo tutaj, stąd, albo stamtąd. No i kochani, na koniec jeszcze kwestie finansowe. Długo zastanawiałem się, jak to zrobić i doszedłem do wniosku, że zostawię to wszystko w kategorii dobrowolnego datku. Tak, natomiast będzie bardzo miło, jeżeli zapisując się na grupę, wyślecie, no nie wiem, 100-150 zł. Po prostu niech to będzie miesięczny abonament,
uczestnictwa w grupie. Jedni mogą sobie pozwolić na więcej, drudzy sobie mogą pozwolić na mniej. Decyduje się jakby wziąć odpowiedzialność za cały szkielet tej grupy, oferuje wam spotkanie, oferuje wam spotkania stacjonarne, oferuje całe to wszystko, organizację i tak dalej, i będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie mogli się odwdzięczyć w taki sposób. To mnie utrzymuje w tym, że mogę robić to, co robię, w planie mam książkę, mnóstwo innych rzeczy, projektów, kursów, i to jest dla mnie ogromna pomoc w tym momencie również, i sądzę, że to jest fair, tak? Miesięczny abonament na tyle, ile możecie sobie pozwolić, ale do pierwszego spotkania i do wpisu na grupę bardzo bym prosił o pierwszą po prostu wpłatę, tak? Tak. Aż mi niezręcznie mi o tym mówić, no ale tak to właśnie jest. W takim świecie jeszcze żyjemy, że być może na drodze serca nauczymy się manifestować złoto. Nie wiem. Wtedy nie będzie problemu. Kochana tutaj daje informację. Można bliknąć albo wpłacić na konto. W tytule bardzo proszę wpiszcie adres e-mail, tak? Jeżeli już wpłacicie, odezwijcie się do mnie na Facebooku. Odezwijcie się do mnie na Facebooku, że jesteście z grupy serca, że wpłaciliście, i po prostu ja was dołączę do tej grupy prywatnej, tak? Będziemy się pomalutku budować. I bardzo, bardzo dziękuję z góry za wszystkie te wpłaty, za wszystkie datki. Będzie bardzo miło, jak to będzie również dobrze działać w tym zakresie. Tak, to będzie miłe i dla mnie, i dla wszystkich. Kochani, więc bardzo was raz jeszcze, nie wiem, zachęcam, zapraszam. Uważam, że to jest piękny projekt. Uważam, że bardzo wiele on może zmienić w naszym życiu, w waszym życiu, w moim życiu. Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje. I kochani, raz jeszcze zachęcam do tego, żebyśmy po prostu dzielili się. Aha, właśnie, bo nie powiedziałem. Aha, to jest jeszcze jeden slajd w ogóle. Sorry. Może ja go po prostu tak pokażę. Pierwsze spotkanie jest, kochani, w niedzielę 24. Zapiszcie sobie. Niedziela 24.04 o godzinie 18.00. I na tym pierwszym spotkaniu, kiedy zbierze nam się już wykrystalizowana grupa zdecydowanych osób, ustalimy sobie wspólny termin, kiedy. Ja stworzę ankietę tam z propozycją paru terminów, żeby to były regularne spotkania, określona godzina w określonym dniu tygodnia. Wypełnimy sobie tą ankietę i tak jak siądzie, po prostu tak będziemy to wszystko organizować. No, więc cóż. Dzielcie się tą radosną nowiną, że coś takiego powstaje. Zapraszajcie bliźnich, zapraszajcie znajomych. To jest piękny projekt. Bardzo to wszystko mnie jara, bardzo to czuję. Bardzo się cieszę, że z taką radością mogę... Nie gadaj, że znowu się pomyli. 24.03, a ja napisałem 04? Ja was w ogóle przepraszam z tymi datami. Mi się ostatnio... Trzeci. To jest marzec, sorry. Tak. 24.03, kochani, wybaczcie. 24 marzec. Co jest w tą niedzielę? W tą niedzielę będziemy robić pierwsze spotkanie. Tak więc tak. No to tyle, kochani. Ja was teraz...